iniem oica i syna i ducha świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Ponieważ przepiękny dzień i uroczystość gromadzi dzisiaj nas na wspólnej modlitwie. Dzień babci i dzień dziadka. Czynimy to także przez to, że właśnie również koło gospodyń wiejskich zwierzchni zawsze zamawia tę przeświętą, ale i bez tego byśmy także w sercach myśleli zawsze babci i dziadków. Ale piękna sprawa, że się zbieramy na przyświętki. Dlatego dziękujemy także właśnie tutaj Panią z koła gospodyń, że o tej sprawie bardzo zawsze pamiętają. Dzisiaj wspiera nas także w naszych modlitwach święta Agnieszka, bo właśnie dzień babci kojarzy się zawsze ze świętą Agnieszką. Mówimy często, że właśnie patronuje ten dniowy. Choć i trwamy także w modlitwie o jedność chrześcijan. Chrystus, który jest wielkim kapłanem na krzyżu, złożył Panu Bogu w ofierze własne życie. Włączeniu Chrystusowe kapłaństwo jesteśmy powołani do ofiarności. Trudne doświadczenia, jak smutek, ból i śmierć, mogą nabrać sens, gdy odniesiemy je do Pana Boga. Wspominamy dziś świętą Agnieszkę, żyjącą na przełomie III i IV wieku. Mając zaledwie 12 lat, oddała swoje życie, ponosząc śmierć męczeństwa. Niech udział w tej najświętszej ofierze uznany nas do tego, byśmy jak święta Agnieszka potrafili nasze życie z całym jego trudem ofiarować Panu Bogu. Naszą modlitwą obejmijmy również właśnie, jak my to czynimy podczas tej przyświętej, właśnie wszystkie babcie, wszystkich dziadków, wdzięczni za ich ofiarność wobec naszych rodzin, bo to musimy zauważyć i docenić. Przeprośmy Pana Boga za grzechy nasze. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. Всем родим от струхлей.